Witam Państwa. W okolicach Krakowa, na Dniach Kukurydzy, prezentujemy wspólnie z firmą Starych Maszynery, przepraszam, prezentujemy tutaj kombajn C6000. Proszę Państwa, ten kombajn można bardzo łatwo zmodyfikować do kukurydzy. Tylko i wyłącznie trzeba dokupić tak zwany kit do kukurydzy, czyli zestaw, który zawiera klepisko, blachy i bęben młócący. Jeżeli chodzi o klepisko do kukurydzy, mamy tutaj dwa rodzaje. Klepisko tak zwane całościowe, jeden element, lub ewentualnie może mieć klepisko tak zwane segmentowe. Czyli klepisko zbudowane jest z trzech segmentów. Wtedy zarówno zbożowe klepisko, jak i do kukurydzy można zdemontować przez wręcz kamieni. I ta operacja zajmuje około 2 godzin maksymalnie, plus oczywiście montaż i demontaż blach w bęben młócący. Również zalecane jest do kukurydzy zmiana noży na sieczkarni. Wtedy noże na sieczkarni bierzemy o grubsze, powiedzmy, bardziej wytrzymałe. Jeżeli chodzi o ustawienia kombajnu, każdy w zasadzie model Deutzfahra, ustawienia, przede wszystkim zmniejszamy obroty turboseparatora. Bardzo prosty sposób, zmieniamy tylko i wyłącznie pasy na kołach napędowych. I również zmniejszamy obroty na mini mocarniach, ponieważ ten kombajn, w zasadzie każdy kombajn Deutzfahra, nie posiada przenośników tak zwanych kłosowych, tylko posiada dwie mini mocarnie. I w tych mini mocarniach właśnie do kukurydzy zmniejszamy obroty i również zmieniamy powierzchnię tarki na powierzchnię gładką. Takie dwa elementy blaszane, które znajdują się w środku w mini mocarni. I to w zasadzie wszystkie ustawienia, jeżeli chodzi o nasz kombajn. Również tylko i wyłącznie jeszcze przestawiamy klepiska odpowiednio do potrzeb. Co jest bardzo istotne, że u nas klepiska, proszę Państwa, są ustawiane zarówno na wyjściu, jak i na wejściu. Także idealnie można dostawać do każdego rodzaju kukurydzy.